Komenda Wojewódzka Policji wraz z rybnickimi policjantami wręczali pieszym torby na zakupy wraz z elementem odblaskowym. Akcja mundurowych w Rybniku nie była przypadkowa, bowiem miasto przoduje pod względem zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w województwie śląskim. No niestety te najtragiczniejsze, czyli śmiertelne, to aż 49 zdarzeń. No niestety seniorzy również nie wiedzą tego, że tak naprawdę są tą grupą najbardziej zagrożoną, bo spośród właśnie tych 49 osób, aż 34 osoby to były te, które miały powyżej 60 roku życia. Akcja miała jeden główny cel – poprawa bezpieczeństwa wśród seniorów na drogach. Tak naprawdę dzisiejszą akcję skierowaliśmy przede wszystkim do seniorów. Tutaj rozdajemy torby odblaskowe przeznaczone na zakupy, ale taka torba odblaskowa to element, który może uratować życie wtedy, kiedy właśnie pieszy znajdujący się na drodze, czy to udając się na zakupy, czy też już wracając z tymi zakupami, będzie ją posiadał przy sobie. Zauważalny z odległości kilkuset metrów, to na pewno poprawi bezpieczeństwo, poprawi łatwość ominięcia, czy też wyminięcia przez pojazd, który się do niego zbliża. Tego typu wydarzenia mają także zwracać uwagę na konieczność noszenia odblasków, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. To jedna z niewielu zasad bezpieczeństwa, o które apeluje policja. Oczywiście tutaj zasada małego dziecka, czyli alfabet od A do Z, spojrzenie w lewo, spojrzenie w prawo, spojrzenie w lewo. Niestety czasem właśnie te proste zasady, niedotrzymanie tych prostych zasad powoduje to, że pieszy zostają potrąceni. Oczywiście to również wielka wina kierowców, ale my zwracamy uwagę na to, że pieszy ma naprawdę bardzo duży wpływ na własne bezpieczeństwo. Krótsze dni, czy też mgła znacznie zmniejszają widoczność, a to jest najczęstszym powodem kolizji i potrąceń osób pieszych.